Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na oczekiwaną recenzję myszki TTE Sports by Trematic Iris RGB. Myszka, która kosztuje nieco ponad 100 zł, a co w tej cenie potrafi, co sobą reprezentuje, to już za chwilkę w naprawdę obszernej recenzji. Powiem Wam tylko tyle, że warto oglądać do końca. Zapraszam Was, zaczynamy. TTE Sports by Trematic Iris RGB, czyli myszka, która kosztuje rozsądne pieniądze, a daje w zamian bardzo dużo dobrego. Dlaczego? Mamy tutaj oczywiście LED RGB, co już sugeruje nam nazwa, sensor do 5000 dpi, jaki to jest sensor za chwilkę, no i mamy bardzo dobrej jakości przełączniki pod przyciskami, wytrzymujące aż 20 milionów kliknięć. No i sensor to popularny sensor optyczny Pixart PMW3325, ostatnio dość często spotykany w myszkach, sensor precyzyjny, dający radę w grach wszelakich, tak szybkich, jak i mniej dynamicznych. Podświetlenie Aura i 6 programowalnych przycisków. Mamy także software, który też Wam dzisiaj oczywiście przedstawię. Nie zabrakło oczywiście instrukcji i książeczki. I mamy tak tutaj mniej więcej opisane wszystko w tej myszce. No ale to wszystko już zobaczycie za chwilkę. Jeśli chodzi o samą myszkę, no to jest ona takich średnich rozmiarów. Za to jest, jak zobaczycie sobie, dość wysoka. Posiada bardzo dobrej jakości diody RGB. Poszczególne efekty zobaczycie za chwilkę. Jeśli chodzi o spód myszki, to mamy dwa naprawdę duże, świetnej jakości ślizgacze, które pozwalają tej myszce na bardzo szybkie przemieszczanie się po podkładkach. Myszka przemieszcza się szybko, prawie że bez oporu po podkładkach typu Speed, a troszeczkę minimalnie wolniej po podkładkach typu Control, do czego hardkorowi gracze mogą się przyczepić, to do tego, że mamy zwyczajny gumowy oplot, a nie gamingowy, jak chociażby w klawiaturze Thermaltake X1. Tu jest naprawdę gruby oplot, bo tam kilka żył idzie. Natomiast zakotwiczone to jest poprawnie, wszystko trzyma się dobrze, no ale niestety tego gamingowego oplotu ulubionego przez sporą część graczy po prostu nie ma. No i myszka wykonana jest z tworzywa, które jest naprawdę dobrej jakości, nie jest tak do końca idealnie gładkie, co poprawia oczywiście chwyt na tej myszce. Przyciski główne są delikatnie wyprofilowane, działają bardzo fajnie, za chwilkę Wam to pokażę, a po bokach mamy nie gumę co prawda, ale też tworzywo z takimi wypustkami, z wzorkami, żeby ten kciuk tutaj troszeczkę to stopowało. Tak samo po drugiej stronie jest podobnie. Cały czas piękne diody RGB tutaj dają po oczach i duże logo smoka. Jak widzicie, oczywiście myszka jest wyprofilowana pod gracza praworęcznego, czyli myszka typowo pod chwyt typu palm grip, czyli tak zwany klasyczny chwyt. Od przodu też możemy zauważyć, że ona troszeczkę opada w tą stronę. Jeśli chodzi o chwyt, to zobaczcie, jak sobie tą myszkę chwycę. Dla osób o dużych dłoniach może ta myszka być odrobinkę za mała. Oczywiście to jest wszystko kwestia gustu i indywidualnych preferencji, bo niektóre osoby o dużych dłoniach lubią po prostu myszki średnie. Nie jest mała, jest na pewno średnia, tak chwilkę jeszcze Wam zwymiaruję, żeby była pewność. Natomiast no, nie nadaje się nijak do chociażby claw gripa, bo do tego są myszki najlepsze nieprofilowane, czyli takie symetryczne. Natomiast tutaj ten chwyt jest bardzo wygodny, myszka jest niezwykle wygodna, bardzo szybko się do niej w testach przyzwyczaiłem i komfort jest na mega poziomie. I zobaczcie przyciski boczne. Dostęp do nich jest niezły, a klikają one w ten sposób. Ten z tyłu troszeczkę lżej, troszeczkę głośniej, ale klik jest miarowy, tutaj taki średnio twardy, a tutaj jest zdecydowanie miękki, więc bardzo przyjemnie to wszystko tutaj klika. Mamy też przycisk do zmiany DPI na górze myszki, który działa już raczej twardo, z przyjemnym lekkim klikiem. Mamy też scrolla, który działa tak jak lubię, z takim przyhaczeniem, że przesuwa się o kilka ząbków i czujemy takie przyhamowanie, nie kręci się po prostu w kółko jak szalony. Takiego trybu nie lubię, a tutaj jest właśnie taki bardzo fajny, wyważony tryb działania. Rolka, jak widzicie, wystaje dość dużo, tak więc nie ma problemu z namierzeniem jej. Szerokość jest przeciętna, jest gumowana i tak klika jako przycisk. I najważniejsze, czyli przyciski główne, przełączniki, działają prawie identycznie. Określiłbym tutaj klik jako miękki, ale minimalnie w stronę półtwardego. Jak dla mnie bardzo wyważony, bardzo fajny rodzaj kliku. Niektóre myszki mają zbyt twardy klik, inne znowu są takie zbyt miękkie, że te klawisze od dosłownie muśnięcia się zapadają. Tutaj mamy miękki klik, ale jednak trzeba troszeczkę siły przyłożyć,
więc dla mnie to wyważenie jest tutaj bardzo korzystne. Tak więc to już wszystko wiecie, jak klika, jak wygląda, wykonana jest z dobrej jakości materiałów, spasowana dobrze, a teraz jeszcze ją sobie zwymiarujemy. Możecie zobaczyć w tej chwili dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o długość myszki, czyli ten tutaj wymiar, mamy jakieś 125 mm tutaj w najdłuższym miejscu, czyli 12,5 cm. Jeśli chodzi o szerokość myszki, to widzicie, że jest to tutaj jakieś niecałe 70 mm, czyli 7 cm szerokości. No i weźcie pod uwagę, że myszka też jest dość wysoka, więc dłoń tutaj jest taka dość podniesiona, w wygodnej pozycji. Tak więc mam nadzieję, że pomoże to Wam zwymiarować ją sobie pod własną dłoń. Będziecie mogli zmierzyć sobie obecną myszkę, jaką macie i będziecie wiedzieć, czy ta myszka jest na przykład większa czy mniejsza. Na początek ważna rzecz, czyli oprogramowanie myszki. Mamy je tutaj, jest całkiem przejrzyste. Mamy 5 profili, czyli na przykład możemy sobie ustalić do ulubionych gier profile. Mamy widok z przodu, widok z boku, pokazane wszystkie przyciski myszki, które możemy sobie skonfigurować pod dowolne funkcje, funkcja klawiatury multimedialna. Jest oczywiście nagrywarka makr, zakładka statystyka wymaga zalogowania i mam jeszcze tutaj wydajność oraz podświetlenie. W wydajności oczywiście mamy skoki DPI, mogą być 4, mogą być 2 jak chcecie. My sobie na przykład zostawimy maksymalną 5000 i 1000 jako niską, a 5000 jako wysoką. I zobaczcie, częstotliwość próbkowania mamy tutaj standardowy 1000, a nawet 1500 i 2000 Hz, więc myszka zapewnia po prostu błyskawiczną reakcję. I reakcja przycisku też jest tutaj ustawialna. Standardowo jest to jakieś niecałe 12 milisekund. Maksimum to jest 32 milisekundy. No i predykcja, czyli poprawianie ruchu kursora, niewskazane do gier. Potem to przetestujemy, zobaczycie, jak to wpływa na ruch w grze. No i podświetlenie, ciekawa opcja, ponieważ w tej chwili mamy, moim zdaniem, bardzo ładne, domyślne światełka i o dziwo dość szybkie, pomimo że to jest najniższa prędkość. Nawet jest średnia, to już jest obłędnie szybkie. Zobaczcie sobie. Jak damy na maksa, no to jest po prostu dyskoteka. Tak więc mogło to tutaj być troszeczkę inaczej rozwiązane, bo jak ktoś lubi naprawdę wolne efekty, to niestety i tak będzie miał dość szybkie. To nie zmienia faktu, że diody są tutaj naprawdę ładne. No i oczywiście mamy też dodatkowe opcje, jak chociażby kolory losowe. Można to sobie wyłączyć. Możemy też wybrać kierunek w lewo albo w prawo i ustawić sobie jasność. No i mamy oczywiście te wzorce kolorów, możemy ustawić swoje i efekty po kolei. Wyłączone statyczny, czyli pojedynczy kolor, na przykład taki niebieski sobie zrobimy i mamy na niebiesko. Następnie oddychanie, niech będzie taka czerwień, czyli po prostu taka pulsacja, gaśnięcie i pojawianie się tego koloru. Bardzo ładny, prosty efekt. I tutaj jeśli mamy też kolory losowe, to mamy przemianę, jeśli to wyłączymy, to będzie jeden kolor, spektrum. Zobaczcie sobie ten efekt. Tutaj już tak bez oddychania po prostu te kolory przemieniają. Też fajny efekt. Następnie efekt zwany marki, czyli takie krążenie po całej myszce. Już można oczywiście wybrać sobie i kolor pojedynczy, i kolory wszystkie, i można kierunek sobie ustawić. Następnie mamy falę. Czyli ten mój ulubiony efekt, który był na początku. Reakcja. No oczywiście, czego się spodziewamy, że myszka wygasa, a jeśli coś naciskamy, to ona nam się właśnie podświetla. Ruch rolką to nie powoduje efektu. Tak samo ruszanie myszką też nie. Następny efekt to mruganie, czyli takie pobłyskiwanie. Kontrola dźwięku. No czyli do tego muszę włączyć jakiś player. No i wygląda to wtedy w ten sposób, że w rytm muzyki ta myszka nam się podświetla. I ostatnie to jest temperatura systemu. Przydatna opcja dla overclockerów. A tutaj do wyboru w sumie tylko CPU, czyli procesor. Jak sobie zastosujemy, to kolorami pokaże nam po prostu temperaturę. Jeśli będzie gorąco, to myszka będzie przechodziła w stronę czerwieni. Jeśli chodzi o software, to mamy wszystko. Czas na testy. Na początek sprawdzamy interpolację, podkładka miękka, 1000 dpi, jak najbardziej ok, i 5000 maksymalna
Też brak interpolacji. Przesiadka na podkładkę twardą. I tu ruch jest już szybszy, ale też jest ok. I pozostając na twardej, sprawdzimy poprawność ruchów wskaźnika. Mamy 1000. I pomimo szybkiego ruchu, to jakość tego ruchu jest bardzo dobra. Precyzja jest tutaj naprawdę duża na 1000. Zobaczmy, co będzie, jak wskoczymy na 5000. Ok. A już troszeczkę rzuca. No, miejscami przy takich drobniejszych ruchach pojawiają się momentalne spadki precyzji, ale to jest podkładka twarda, pamiętajcie. Natomiast angle snappingu jest brak. Wracamy na podkładkę miękką i mamy 1000. Ruch jest wolniejszy, precyzja jest jeszcze większa niż na podkładce twardej i nie ma się po prostu do czego przyczepić. I tak samo przy 5000, pomimo że ruch jest szybki, to kontrola nad tym ruchem jest bardzo duża i jakość ruchu jest też bardzo dobra, bez zarzutów. Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Jak sobie zrobimy prostą kreskę na 1000, mając wyłączony ten angle snapping, czyli to poprawianie kursora, a teraz to sobie włączamy od razu na maksa i sprawdzamy. Uwaga, no i robimy prostą krechę. W pionie aż tak dobrze to nie działa, natomiast w poziomie niestety działa tak, że jeśli będziecie grali w precyzyjną grę, na przykład shootera sieciowego typu CSGO, Apex, to możecie przez to poprawienie sprzętowe trafić po prostu dosłownie kilka pikseli w prawo czy w lewo i nie traficie wroga. Więc to sobie do gier zawsze wyłączajcie. Jak macie opcję jakiegoś wspomagania sprzętowego, wspomagania prędkości wskaźnika, predykcja, angle snapping, różnie to się nazywa w programach, zawsze to wyłączajcie, jeśli jest tylko możliwość, bo to w grach się nie przydaje, a wręcz przeszkadza. No i czas na sprawdzenie wagi gryzonia. Jest to niecała stówka, 96 gramów. Jak dla mnie gryzoń bardzo dobrze wyważony, o wadze przyjemnej do wielkości tej myszki. A na koniec sprawdzamy lift of distance. Weźmiemy od razu dwie płyty. Czyli jak wysoko da się podnieść tą myszkę, żeby jeszcze działała. No i na dwóch płytach już nie działa, to jest dobra wiadomość. Czyli na jednej płycie powinna jeszcze widzieć podłoże. Tak, na jednej widzi. Potwierdźmy to samo na podkładce twardej. Na twardej, na dwóch też tak działa. Minimalnie, prawie już nie działa, więc można powiedzieć, że lift of distance jest w tej myszce naprawdę dość niski. Okay, ustawiłem myszkę na niską czułość i sprawdźmy sobie, jak się tutaj celuje. A, jest bardzo dobrze. Jeszcze test snajperki. No, bez problemu. Powiem Wam, że odczucia z grania tą myszką są po prostu rewelacyjne. Jak na swoją cenę sensor daje radę, naprawdę jest świetny. No dobrze, pamiętajcie, że aktualne, dokładne ceny od najniższych do najwyższych sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Tam macie listę sklepów. Natomiast fakt jest taki, że myszkę w tej chwili na moment publikacji tej recenzji można kupić od 100 paru złotych do 100 kilkunastu. Jest to cena bardzo dobra moim zdaniem, jak na gryzonia, który jest dobrze wykonany, wygodny, posiada bardzo przyjemnie pracujące przełączniki, no i sensor w tej myszce jest na dobrym poziomie, jeśli chodzi o tą półkę cenową. Jak widzieliście, wszystkie testy myszka przeszła praktycznie bez zarzutu. Ma też rozbudowany software i przepiękne LEDy. Jeśli szukacie myszki ze średniej półki cenowej, która ma naprawdę bardzo dużo plusów, no to będzie to dobry wybór. I w tym przypadku nie obejdzie się bez przyznania rekomendacji kanału, ponieważ ta myszka w 100% zasługuje, posiada genialny stosunek jakości do ceny. Pamiętajcie, że w kolejce czekają jeszcze dwie recenzje sprzętu TT Esports by Thermaltake, klawiatura Thermaltake X1 oraz słuchawki, które Wam zapowiadałem wcześniej. Tak więc na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Aha, no jeśli ten film Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj. To na tyle, widzimy się w kolejnych filmach, pozdrawiam Was, cześć!